Czterech posłów prawa i sprawiedliwości, w tym Jan Mosiński, są autorami interpelacji skierowanej do wiceministra skarbu państwa, która dotyczy zmian w polskiej spółce gazownictwa. Posłów niepokoi pomysł likwidacji sześciu oddziałów i dziewiętnastu zakładów wchodzących w skład. PSG. Rząd przewiduje bowiem utrzymanie tylko jednego zakładu w każdym województwie, w konsekwencji czego znikną jednostki organizacyjne w Kaliszu, Tarnowie, Rzeszowie, Wałbrzychu, Zgorzelcu, Mińsku Mazowieckim, Sandomierzu, Radomiu i Cichanowie. Posłowie w swojej interpelacji podkreślili, że w miejscu likwidowanych jednostek mają powstać od podstaw zakłady, gdzie dotychczas ich nie było i gdzie nie istnieje żadna infrastruktura i doświadczona kadra. A przecież dotychczasowe jednostki są znaczącymi pracodawcami mają znakomitą kadrę, zaplecze techniczne, nowoczesną infrastrukturę. Poseł Jan Mosiński wyraził zaniepokojenie, bo należy stawiać na zrównoważony rozwój kraju, nie promując wyłącznie dużych ośrodków kosztem mniejszych miejscowości. Dlatego w interpelacji skierowanej do Pawła Gruzy wiceministra Skarbu Państwa posłowie zadali pytania o przesłanki u uzasadnienie likwidacji istniejących jednostek, a także o analizę ekonomiczne i biznesowe, koszty i efektywność planowanych zmian. Zdaniem posłów PiS wszystkie 25 zakładów powinno pozostać w dotychczasowym kształcie.